Cześć, nazywam się Łukasz Wiśniarowicz, jestem lead designerem w Nano Games. To już drugi raz, kiedy mam przyjemność występować na Mrocznych Sekretach. Ostatni raz, jeśli dobrze pamiętam, był jakieś 6 lat temu. I bardzo dziękuję za podobne zaproszenie po tym czasie. Dzisiaj będę mówił o tym, jak tworzyliśmy i produkowaliśmy i wydawaliśmy grę Zamplidax, która jest odświeżoną wersją wydanej przez nas w 2014 roku gry Zamba and Mutant Extermination i o tym, jak ożywiliśmy ten projekt po kilku latach i jak wydajemy go na Xboxa. Ale może najpierw kilka słów o naszej firmie. Wydaliśmy dotąd 3 gry. Reefshot to przygodówka o podwodnym fotografie, który odkrywa zatopioną cywilizację. Zamb, o którym już wspomniałem i o którym będę mówił dzisiaj, to mieszanka akcji i taktyki w koopie. City Economy to symulator prac miejskich. No i pracujemy nad kolejną grą, ale głównym naszym obecnie tematem jest właśnie wydanie Zamba Redux na Xboxa. Jesteśmy studiem z Krakowa. W przyszłym roku będziemy obchodzić 10-lecie. Także bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Oprócz tego, pod marką Simpro, produkujemy również profesjonalne symulatory treningowe w wirtualnej rzeczywistości. Pracujemy obecnie nad projektem badawczym w VR-ze razem ze Strażą Pożarną i także nad symulatorem dla Centrum Edukacji Lotniczej dla lotniska w Krakowie. Ale dziś będę mówił właśnie o Zambie. Zamb Redux, gra, którą już niedługo wydamy na Xboxa, to mieszanka akcji i taktyki w klimacie Tower Defense, której jednym z głównych feature'ów jest lokalny co-op. Jest to gra, w której dwóch graczy wciela się w dwóch różnych zupełnie bohaterów. Sai, którego widzicie tam w lewym górnym rogu, to taki no, chętny do bitki, używający supermocy punk rocker, a Chrome w prawym górnym rogu to postać takiego taktyka, który buduje wieżyczki i walczy na odległość. Zadaniem gracza jest przejmowanie kontroli nad reaktorami, które są rozmieszczone na levelach, a później walczenie z armią czy z falami mutantów stworzonych przez szalonego naukowca. Jeżeli gracze obronią choć jedną bazę, to wygrali level, ale każdy level ma jeszcze dodatkowe challenge, które powodują, że trudniej go wykonać i zaliczyć na 100%. To jest najogólniej opis naszej gry. Natomiast nie sposób mówić o produkcji Zamba Redux, nie wspominając o Zamba and Mutant Extermination. Zamb wydany w 2014 był grą na PC-ta, na Steama. I teraz przedstawię krótkie postmortem. Powiem o tym, co naszym zdaniem nam wyszło w tym projekcie, co trudno nam ocenić, jeśli chodzi o jego produkcję, no i co naszym zdaniem nie wyszło tak dobrze, jak chcieliśmy. Po pierwsze, co nam się udało? Gameplay koopowy to naszym zdaniem najmocniejsza strona gry i tak jak wtedy promowaliśmy grę jako grę koop, tak i teraz Zamb Redux jest przede wszystkim jako taka gra przedstawiany. Dlatego, że to, że stworzyliśmy dwie bardzo różniące się od siebie postaci, umożliwiło tworzenie ciekawych sytuacji w grze, wiele fanów z tego, żeby dobierać sobie swój styl gry i zazwyczaj, kiedy dwie osoby grają, to łatwo jest im zdecydować, kto będzie tą postacią, która powiedzmy odpowiada za więcej akcji, a kto tą postacią, która odpowiada za taktykę. Drugim takim mocnym punktem całej produkcji dla nas było osiągnięcie celu strategicznego, którym było wejście na Steam. Z dzisiejszej perspektywy trudno sobie to trochę wyobrazić, ale w 2014 nie było Steam Direct, i Steam nie wpuszczał tak chętnie na swoją platformę mniejszych firm. Nasz pierwszy produkt, Reefshot, trafił na Greenlighta, czyli ten system, na którym można było głosować, czy gra ma trafić na Steama, czy nie.
przeszedł tego Greenlighta i jest na Steamie, natomiast zajęło to trochę czasu i również z Zambem nie mogliśmy po prostu przyjść do Steama i powiedzieć, zobaczcie, mamy świetną grę, no to nas wpuśćcie. No Steam powiedział, fajnie, ale musicie no, trochę bardziej się wykazać. Naszym sposobem na to, żeby dostać się na Steama, była współpraca z wydawcą, o której jeszcze będę mówił później. W każdym razie ten cel udało nam się rozwiązać, a jak już raz weszło się na Steama, no to już się miało zupełnie inną pozycję do dalszej rozmowy z nim. Mocną stroną całego procesu tworzenia gry był również rozwój zespołu. W trakcie produkcji Zamba nasz zespół powiększył się mniej więcej 2 razy. Dołączyło do nas sporo bardzo utalentowanych deweloperów i no, zdobyliśmy nowe kompetencje, dzięki którym do następnej produkcji przystępowaliśmy już zupełnie inaczej, z większym doświadczeniem, lepiej zgrani, z lepszymi skillami. Także produkcja Zamba też wiele w tej kwestii nam dała. No ale było też kilka elementów tej produkcji, które trudno nam jest teraz ocenić jednoznacznie pozytywnie lub jednoznacznie negatywnie. I pierwszym z nich były przeprowadzone przez nas testy gameplayowe. W tej kwestii nie mieliśmy bardzo dużych doświadczeń, choć przy pierwszej grze i w Shocie również jakieś testy przeprowadzaliśmy. Testy pod koniec produkcji Zamba zrobiliśmy już bardziej świadomie, zaangażowaliśmy do tego psychologów i no, przygotowaliśmy się do nich dobrze. Na pewno pozytywną ich stroną było lepsze zbalansowanie gry, poprawienie pewnych aspektów rozgrywki. Natomiast nie jesteśmy pewni, czy też nie ulegliśmy trochę takiemu błędowi potwierdzenia, temu confirmation bias, jak się po angielsku mówi, czyli takiemu przyjrzeniu się wnioskom z testów i podciągnięciu ich bardziej pod to, co byśmy chcieli, niż być może zmienienie gry według tego, co wynikało z tych wniosków. Także nie jesteśmy pewni, nie potrafiłbym powiedzieć, że czy jednoznacznie to były bardzo dobre testy, które bardzo dużo nam dały, ale na pewno też nie były jednoznacznie nieudane. Druga sprawa to termin wydania. Nasza gra była wydawana w okolicach promocji na Steamie. Steam Sale, jeżeli ktoś w ogóle gra na PC-cie, no to jest zawsze wydarzenie. Wielu graczy czeka na nie i chętnie kupuje wtedy gry. Z tym, że nie kupuje gier nowych, tylko te gry, które leżały już długi czas na liście życzeń i na które długo czekali, a przynajmniej na przecenę, których długo czekali. Nasza gra była wydana mniej więcej w tym czasie, kiedy trwał Steam Sale, co być może jej nie pomogło. Z drugiej strony nie było wtedy wiele wydanych gier i dłużej utrzymywaliśmy się na przykład na dobrej pozycji na liście nowości, więc trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że wydanie w okolicach Steam Sale'a wpłynęło jakoś na pozytywnie czy negatywnie na wynik Zamba. No ale no i dlatego też termin wydania postanowiłem umieścić w tej kategorii trudno ocenić. Ostatni punkt tutaj to koniec fali popularności gatunku. Gry z gatunku Action Tower Defense, kiedy my produkowaliśmy, tworzyliśmy Zamba, były dosyć popularne gry, takie jak Oxmas Die czy Dungeon Defenders, czy Sanfua Tales of Werewolves. To były całkiem popularne gry, które miały sporą grupę fanów, ale to ta największa popularność Action Tower Defense'ów, czy w ogóle Tower Defense'ów, przypadła na ten okres, kiedy my jeszcze tworzyliśmy grę. Kiedy ją wydawaliśmy, byliśmy już po prostu w trochę późniejszej fazie popularności tego gatunku. Już nie było tak wielu gorączkowo szukających tego typu tytułów graczy, ale jednocześnie ciągle było wielu, którzy bardzo takie gry sobie cenili, bardzo je lubili, dużo w nie grali, więc też nie potrafię jednoznacznie powiedzieć, czy to wpłynęło bardzo pozytywnie, czy negatywnie na wydanie naszej gry. No i wreszcie, nie wszystko nam się udało podczas produkcji i o tym będzie ta część.
Po pierwsze, zmienialiśmy przez pewien czas tworzenia gry wizję tego, o czym właściwie będzie, jaki będzie setting, jaki będzie świat gry, a to wpłynęło na to, że nie byliśmy pewni, jakie będą bronie, jacy do końca będą przeciwnicy. To zdecydowanie opóźniło nam produkcję na pewnym etapie, no i spowodowało, że trochę miotaliśmy się z decyzjami. To na pewno nam nie pomogło i większa, jakby to powiedzieć, determinacja w ustaleniu tego, jaka jest dokładnie wizja gry, poza takim samym gameplayem, który wiedzieliśmy już, że ma być koopowy, że będzie łączył akcję i tower defense, to nam trochę utrudniło pracę. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na setting, w którym dwóch agentów walczy w kosmosie z insektami, mutantami stworzonymi przez szalonego naukowca, więc pomysł dosyć prosty, ale przeszliśmy przez kilka różnych faz. Gra zaczynała od takiego dema technologicznego pod nazwą Zombie Planet, przechodziła przez taki klimat organicznych stworów, przez jakiś taki klimat cyfrowy, no a w końcu dotarła do tego settingu, trochę takiego w klimacie kreskówkowym, gdzie szalony naukowiec tworzy armię mutantów, no i chce przejąć władzę nad galaktyką, a na drodze stają mu nasi bohaterowie sami w grą. No i jesteśmy zadowoleni z tego konceptu, natomiast chwilę to trwało. Drugim punktem, który wskazałbym jako raczej nieudany, jest Early Access. Early Access to ta część Steama, na której można wydać grę, która nie jest jeszcze kompletna i liczyć na to, że gracze wesprą dalszą produkcję, kupując ją, zanim będzie gotowe 100% gry. Nasza gra była na Early Accessie i ukończyła Early Access, co należy uznać za sukces. Natomiast nie udało się stworzyć, tak jak na to liczyliśmy, większego community podczas tego okresu, kiedy była na Early Access, a więc nie było tak wielu graczy, którzy się nią na tym etapie zainteresowali, którzy ją kupili, więc i wpływy z tego Early Accessa nie były tak duże i feedback, na który bardzo liczyliśmy od graczy, też nie był tak duży, więc właściwie się to nie udało, chociaż z drugiej strony w tym okresie ukończyliśmy online multiplayer czy walki z bossami, które były dla nas wtedy bardzo ważnymi feature'ami. Trzecim punktem, być może najważniejszym, który wskazałbym jako nieudany w produkcji Zabawa Young Mutant Extermination, była współpraca z wydawcą. Naszym wydawcą było Calypso, a właściwie wskazana przez nich spółka córka Cassido. I mimo, że udało nam się dzięki nim osiągnąć główny cel, jakim było znalezienie się na Steamie, to szczerze mówiąc nie kosztowało ich wiele wysiłku. Oni już mieli relacje ze Steamem, ich gry, właściwie każda ich gra trafiała na Steama. Natomiast zabrakło mocnego wsparcia podczas testów sprzętowych, testowania Zamba na różnych konfiguracjach, przez co nie udało nam się wykryć wielu problemów technicznych, które występowały tylko w określonych okolicznościach. Również jeśli chodzi o marketing, no powiedziałbym, że współpraca pozostawiła wiele do życzenia i można było dużo lepiej promować tę grę, która naszym zdaniem miała bardzo duży potencjał. Także no, nie udała się ta współpraca pod wieloma względami i była to jakaś negatywna strona tego, jak tworzyliśmy naszą grę. Była jednak jedna bardzo ważna i pozytywna. Kiedy wydaliśmy Zamba, udało nam się nawiązać współpracę z Microsoftem i z Sony, z Xboxem i z PlayStation. I jedni i drudzy dostrzegli bardzo duży potencjał Zamba jako gry na konsolę. Jedni i drudzy powiedzieli, że no, jako gra, którą gra się na padzie, która jest w koopie, że to wszystko są cechy, które mogłyby świetnie sprawdzić się na konsolach. Niestety nie mieliśmy wtedy możliwości od razu zacząć produkcji
Zamba na konsolę, ale dostaliśmy potwierdzenie, że gra ma duży potencjał, mimo że gdzieś na Steamie może zniknęła całym steamowym zamieszaniu. I po jakimś czasie, kiedy mogliśmy już myśleć o tym, żeby jednak pracować nad wersją konsolową, kiedy już właściwie za sobą mieliśmy kolejny projekt, grę realistyczną, trochę wróciliśmy bardziej do realistycznych klimatów z naszej pierwszej gry, ale zrobiliśmy grę symulacyjną, no to zadaliśmy sobie pytanie, skoro jest jakiś potencjał w Zambie, no to po co go ożywiać, jak go ożywiać, co można jeszcze z nim zrobić. No i jeden z powodów, dla których postanowiliśmy wziąć się za tą produkcję i wydać Zamba na konsolę, był ten pozytywny feedback. Dostawaliśmy też dobry feedback od niektórych recenzentów. Był taki, który napisał, że właśnie grając w tym koopie z jakimś przyjacielem czy rodzeństwem, to czuje się trochę tak, jak w dzieciństwie na automatach. To jest zawsze miło usłyszeć, jeżeli się robi taką grę. Również oczywiście feedback od Xboxa i PlayStation miał tutaj bardzo duże znaczenie. I to na pewno nas jakoś zdeterminowało do tego, żeby wrócić do projektu Zamba. Bardzo istotny stał się dla nas również nowy cel strategiczny. Tak jak z Zamba i Mutant Extermination wchodziliśmy na Steama, tak z Zambem Redux wchodziliśmy na konsolę. Tutaj zainteresowanie Xboxa i Sony bardzo nas mobilizowało. Trzecia sprawa to co nazwałem tutaj rodzicielską miłością. Gra Zamb to kilka lat naszej pracy, bardzo duże zaangażowanie całego zespołu. No i poczucie, że gra ma większy potencjał niż to, jak jej na tym Steamie poszło. I mając drugą szansę, żeby wprowadzić grę na nowo na rynek, ożywić ją, no to wiele dla nas znaczyło i bardzo nas zmobilizowało. Co więc zmieniliśmy w grze, żeby wprowadzić ją na konsolę, a dokładniej mówiąc w pierwszej kolejności na Xboxa, bo ta współpraca dobrze się rozwijała. Po pierwsze, zmieniliśmy silnik. Zamba i Mutant Extermination powstawało na naszym własnym silniku, a my przeszliśmy na Unity. Druga sprawa to zmiany w designie, balans i progres gry. No a trzecia to rezygnacja z online multiplayera na rzecz skupienia się na local multiplayerze. Jeśli chodzi o silnik, to decyzja była podyktowana przede wszystkim tym, że przejście z grą na Unity, a później uruchomienie jej na Xboxie było po prostu prostsze niż dostosowywanie naszego silnika stworzonego przede wszystkim pod gry PC, niż przerabianie go na taki, który byłby w stanie obsłużyć grę na konsoli. Druga sprawa to kwestia progresu i balansu w grze. Postanowiliśmy zachować główną strukturę gry. Gra ma trzy światy, workshop, mine i laboratory, w trzech różnych klimatach kolorystycznych, z różnym klimatem leveli. Natomiast zmodyfikowaliśmy ilość przeciwników zgodnie z feedbackiem, jaki po drodze dostawaliśmy i nowymi testami. Również zmodyfikowaliśmy challenge, które są na levelach. Każdy z leveli ma trzy dopasowane do niego challenge, więc modyfikowaliśmy je tam, gdzie było zbyt trudno lub zbyt łatwo zaliczyć level na maksymalną ilość punktów. No i również zmieniliśmy prędkość czy tempo, w jakim gracze zdobywają wraz z kolejnymi levelami nowe bronie, nowe zabawki i nowe moce. Okazało się, kiedy testowaliśmy Zamba już po jego wydaniu pierwszym, że wielu graczy chciałoby jeszcze szybciej mieć z czego wybierać, jeszcze szybciej wejść do akcji z jakimś większym arsenałem, bo gra jest skonstruowana tak, że każdy z dwóch graczy jest w stanie dobierać sobie moce i wieżyczki do swojego stylu rozgrywki. I
I postanowiliśmy po prostu szybciej odblokowywać te bronie, tak żeby przyjemniej się grało w tym pierwszym okresie gry na samym początku. No i trzeci punkt to co-op. Jak mówiłem, zrezygnowaliśmy z online multiplayera. I właściwie z kilku powodów. Kiedy wspominałem o feedbacku, który dostawaliśmy, który był bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o grę w kooperacji, to zawsze ten pozytywny feedback dotyczył rozgrywki couch co-op, czyli grania po prostu razem na kanapie w jednym pomieszczeniu. Rzadziej, albo prawie nigdy, gracze wspominali, że świetnie im się grało z kolegą po sieci. Uznaliśmy więc, że nie jest to tak kluczowy feature, że mniej graczy sięga po Zamba jako grę online i dużo chętniej będą po prostu grali w local co-opie. A ponieważ zrobienie online multiplayera wiąże się też z dosyć jakimś dodatkowym wyzwaniem technologicznym i wymaga zasobów, ludzi, pracy, no to postanowiliśmy skupić się na local co-opie i dlatego to on stał się głównym featurem. Swoją drogą gra ma też tryb solo, z tym, że gra się w co-opie z AI. AI stosuje tylko podstawowe ataki po to, żeby nie zużywać zasobów, a gracz, jeżeli chce użyć drugiej postaci, może się po prostu swobodnie przełączać. Natomiast najlepiej gra się, kiedy dwie osoby siądą sobie razem przed telewizorem i będą współpracować. No i kiedy już zrobiliśmy wersję konsolową, również musieliśmy podjąć trochę decyzji dotyczących wydania samej gry. Jak już wspominałem, mieliśmy dość nieprzyjemne doświadczenia z wydawcą, a jednocześnie po tym czasie, który minął od pierwszego wydania, zdobyliśmy dużo większe doświadczenie, dużo lepsze kompetencje do tego, żeby bez pomocy wydawcy podejmować pewne decyzje. Dlatego postanowiliśmy wydać Zamba na Xboxa samodzielnie. Napisałem, ale z pomocą Microsoftu, ponieważ rzeczywiście Microsoft bardzo zaangażował się w projekt i bardzo, bardzo nam tutaj pomaga. Zresztą chcemy działać bardzo globalnie i tutaj to wsparcie jest bardzo, bardzo przydatne. Również marketing, choć ze wsparciem, gdzie trzeba, agencji PR-owych czy marketingowych, postanowiliśmy robić sami, znowu, mając dużo większe doświadczenie, dużo więcej wiedząc na ten temat, a pomoc Microsoftu przydaje się w tym, że informuje nas o różnego rodzaju imprezach. Zdjęcia, które widzicie, są z dwóch miejsc. Jedno, te dwa zdjęcia z lewej, to Londyn, gdzie byliśmy na imprezie RTX i mogliśmy pokazać Zamba konsolowego publiczności po raz pierwszy. Zdjęcie po prawej jest z GDC w San Francisco, gdzie Microsoft zaprosił nas, żebyśmy pokazali grę na ich stoisku w pawilonie Independent Games Festival, co było naprawdę fantastycznym doświadczeniem i jak widzicie, ja zdecydowanie dobrze się bawię podczas tych promocji gier i było naprawdę świetnie. No i ostatnia rzecz, o jakiej chciałem wspomnieć, to certyfikacje. Zamb Biomutant Extermination ich nie miał, a jeżeli chce się wydawać naprawdę na możliwie dużej ilości rynków na całym świecie, warto się o nie zatroszczyć. I tym razem sami zatroszczyliśmy się o certyfikację PEGI, ISBR i CERO, chyba zrobiłem literówkę. I pierwsza to europejska, druga amerykańska, trzecia japońska certyfikacja, które wskazują, dla jakich graczy gra się najlepiej nadaje. Nasza gra jest zasadniczo wskazywana jako gra dla graczy od wieku nastoletniego, tam powiedzmy od 12 lat. Każda z tych certyfikacji ma troszkę inne te swoje wskaźniki. No ale wydawanie na rynek amerykański, na konsolę, na Xboxa bez certyfikacji jest prawie niemożliwe. Także to był ważny dla nas krok, właśnie po to, żeby wejść na rynki na całym świecie.
No i cóż, pozostaje mi zaprosić wszystkich na stronę www.zamfridax.com. Tam jest więcej informacji na temat naszej gry. W tej chwili nie mogę jeszcze powiedzieć, kiedy dokładnie będzie wydana, ale myślę, że zupełnie bezpiecznie mogę powiedzieć, że w ciągu 2 miesięcy będzie można grę dostać na Xboxie. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na stronę i do obserwowania, co się dzieje z grą. Również zapraszam na nasz profil na Facebooku, gdzie oczywiście informujemy o wszystkich wydarzeniach, więc będziemy też informować o wydaniu gry. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo.